Tak jakoś wyszło, Krystian, że nie było mnie na ranczo kilka dni. Zobaczymy, co tu się dzieje. Zaczniemy może od żab. Tylko tak delikatnie, żeby je nie spłoszyć. Gdzie one są? Nie widzę. Gdzieś się chyba czają. No, kwiatuszki to widać, w jakim stanie są. Jak się je nie podlewa. A miałem zobaczyć na tą sosnę. To jest wiśnia, a sosna, proszę bardzo. No chyba coś z niej będzie. A tu jest grab. Mały grabek. A z tym to nie wiem, bo jakieś te liście takie umarłe. O wszystkim zapomniałem. Warzywa zostawione, jajka zostawione. Mały bałagan. A to wiesz po co? Wrotuś na robactwo, przeciw robactwu. Cebula przeciw komarom. Dobra, sypniemy trochę pokarmu od papug. Odpady od papug dla ptaszków. Ale dużo jest tutaj pełnych ziarenek. Przylatują tutaj sikorki, już widziałem. A ten mikroświat jakoś wyczyścił się mimo tych szyszeczek. No dobra, wyjmujemy je. Stąd już wyjąłem. I może będzie lepiej. Bardziej przezroczysto. Dolejemy tylko jeszcze trochę wody. Kurde, nie wierzę. Mysza mi się tu utopiła, ale to nie jest ta. To 27 godzin, bo tam ma wszystkie łapki. Nie wiem, czy już pokazywałem, jak wygląda przestrzeń przed moim prawym przednim siedzeniem. Tak to wygląda. A tak w ogóle to mam mnóstwo leszczyny, czyli orzechów laskowych. Na moim rancho, a dokładnie na dojeździe do rancho. No i co, szukałem tych orzechów na drzewie, wszędzie. Coś mało ich było. Później spuściłem głowę w dół i co się okazuje, że te orzechy wszystkie leżą na ziemi. I można mnóstwo nazbierać.
Odkryłem nowe miejsce, ciekawe, w pobliżu rancha i trochę spędzę tutaj czasu na oglądaniu widoków. Nieźle, nie? Super panorama. Tam jest zamek. Jak patrzę na te pędzące samochody na autostradzie, pieprzony Matrix, dokąd oni się tak spieszą? Zaraz przystanąć. Przestanąć i zatrzymać swoje myśli. Przecież można tak usiąść i zatrzymać się na chwilę, na dłuższą chwilę z tego biegu donikąd. No taki jestem chrystian, że mi to nie przeszkadza. A niech sobie tam skubię te mikroorganizmy, bakterie i tak dalej. Taki czmiel w ogóle się nie przejmuje swoim otoczeniem, tylko robi swoje. Ja jestem w pobliżu, on ma mnie gdzieś. Takie coś też mi nie przeszkadza. Nie chcę siedzieć.